Prace nad nowymi produktami oraz rozwój infrastruktury badawczej to dwa działania, na które przedsiębiorcy mogą uzyskać wsparcie w postaci dofinansowania z programu Funduszy Europejskich dla Podlaskiego na lata 2021-2027. Listę beneficjentów poznamy za kilka miesięcy, w listopadzie bieżącego roku. Dotacje można uzyskać m.in. na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia badań, ale także na zakupy infrastrukturalne niezbędne do działalności badawczo-rozwojowej, a także na wdrożenie wyników prac. Istotne jest, by w składanym wniosku wskazać, jakie gospodarcze korzyści dla regionu dane przedsięwzięcie przyniesie. W konkursie mogą brać udział firmy od mikro po duże przedsiębiorstwa, ale także konsorcja przemysłowo-naukowe działające w branżach rolno-spożywczej, metalowo-maszynowej, szkutniczej, w sektorze medycznym i nauki o życiu, ekoinnowacje i nauki o środowisku. Wnioski należy składać w wersji elektronicznej, a wszystkie szczegółowe informacje dostępne są na stronie fundusze.podlaskie.eu. W mijającym tygodniu zapadła długo wyczekiwana przez pracowników Suwalskiego Oddziału PKS Nowa decyzja o odwołaniu prezesa zarządu Marcina Doliasza. Rada Nadzorcza spółki nie podała do publicznej wiadomości informacji o przyczynach odwołania, jednakże zauważyć należy, że ze strony właściciela spółki również nie pojawiły się jakiekolwiek komentarze. Faktem jest jednak, że jeszcze 8 maja bieżącego roku, czyli zaledwie dzień po przejęciu władzy w wojewódzkim samorządzie przez dotychczasową opozycję, przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Cezary Cieślukowski dość wyraźnie zapowiedział, że sprawa sytuacji w spółce, której jedynym właścicielem jest województwo podlaskie, należy do tych, które wymagać będą szybkich decyzji. To będzie jedna z priorytetów, rozpatrzenie sytuacji w PKS Nowej, podjęcie stosownych decyzji związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstwa i zmianami kadrowymi. Jeszcze niedawno odwołany szef spółki pisemnie wyjaśniał marszałkowi województwa podlaskiego, że sprawy kadrowe w PKS Nowa są wyłączną kompetencją zarządu i że ani Rada Nadzorcza, ani walne zgromadzenie w kwestiach kadrowych nie ma nic do powiedzenia. 12 dni później kontrowersyjny prezes stracił stanowisko. Jego miejsce zajął Zbigniew Wojno, wieloletni, doświadczony menedżer transportu, który w ostatnim czasie był dyrektorem do spraw technicznych w białostockim komunalnym przedsiębiorstwie komunikacyjnym. Załoga Suwalskiego Oddziału PKS Nowa przyjęła decyzję Rady Nadzorczej z zadowoleniem. Suwalskie wydarzenie, Odlotowe Suwałki, czyli doroczny airshow odbywający się na lokalnym lotnisku, wręcz rozbiło bank w głosowaniu konkursowym Podlaska Marka Roku. Z 12 000 głosów oddanych na 28 kandydatów, niemal 2000 wskazań dotyczyło tej lubianej i obleganej przez mieszkańców Suwalszczyzny imprezy. Wczoraj w gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej odbyła się gala, na której Suwałki święciły triumf. Odlotowe Suwałki to stosunkowo młoda impreza o raczej piknikowym charakterze, ale ów piknik nie sprowadza się do zwyczajnej wycieczki na lotnisko. Ogromną atrakcją są pokazy lotnicze, wystawa samolotów i możliwość obejrzenia naprawdę unikatowych statków powietrznych. Zachwyt budzą umiejętności goszczących na imprezie pilotów, a do tego efektowne pokazy pirotechniczne dopełniają widowiskowego charakteru wydarzenia. Ubiegłoroczna edycja Odlotowych Suwałk zgromadziła ogrom publiczności, a kolejna już nadchodzi. Zaplanowane na 29 czerwca pokazy z pewnością zgromadzą rzesze sympatyków lotnictwa chętnych podziwiać wyjątkowe umiejętności najlepszych pilotów świata. Honorowym ambasadorem województwa podlaskiego został mieszkający na Suwalszczyźnie Wojciech Fortuna, a tytuł ambasadora podlaskiej gospodarki uzyskała firma Malow z Suwałk.